Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demolidias i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Nio 2 w ramach drugiego dodatku właśnie do tej gry, czyli Stolica w Szponach Mroku. No i kontynuujemy zadanie, które zapowiada się, że będzie zadaniem ostatnim w tym dodatku, jeżeli chodzi o przynajmniej zadania główne, fabularne. Tak się to przynajmniej zapowiada, szczerze mówiąc. Ściszyłem też troszeczkę grę, zgodnie z waszymi sugestiami spod trzeciego odcinka, także teraz podczas walki powinien być też lepiej słyszalny. Zobaczmy, co mamy tutaj. Także dajcie proszę znać, czy teraz taki poziom głośności wam odpowiada. I chciałbym też bardzo serdecznie na samym początku tego odcinka podziękować Chivasowi, czyli naprawdę już mojemu wieloletniemu widzowi, mam nadzieję, że to oglądasz być może, który zdecydował się wesprzeć moją twórczość na Patronite, do którego link, jeżeli co, to jest oczywiście w opisie. Także bardzo serdecznie ci, Chivas, dziękuję za to i mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Oczywiście zajrzyj na maila, tam znajdziesz też wiadomość dotyczącą twoich nagród, jakie ci tutaj przysługują na tym poziomie, jaki wybrałeś. Także serdeczne dzięki raz jeszcze. No i moi drodzy, mam nadzieję, że uda mi się też zmienić styl. Tutaj Manafaj pisał w komentarzach. To znaczy styl mojej zbroi można by było zaktualizować. Myślę, że coś takiego sobie też zrobimy. Natomiast to oczywiście po tym zadaniu, no bo już do niego niestety w poprzednim odcinku wszedłem, a no wiecie, wychodzić teraz tylko po to, żeby wprowadzić zmiany wizualne, no nie chciałbym za bardzo i nie widzę w tym też, szczerze mówiąc, dużego sensu. Ale mamy jeszcze sporo zadań pobocznych do zrobienia, także tymi zadaniami się oczywiście zajmę. Teraz tutaj trochę trzeba będzie, o właśnie, podziałać w tym temacie. Kurde! No nie cierpię po prostu walczyć z tymi umbozu, naprawdę. Nie potrafię tego dobrze zrobić. Ale na szczęście mamy antidotum ustawione, także proszę bardzo. I muszę częściej z ninjutsu korzystać, definitywnie, z tych kunai. Wypadałoby, no właśnie, częściej korzystać. Zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze z drugiej strony, bo tak, tu jest ewidentnie ścieżka fabularna, widzę nawet po znaczniku. Tutaj nic i jest znowu Magon Mio. Znaczy widziałem go chwilkę wcześniej. O! Przeżył to. O dziwo. Przynajmniej jedną strzałę, nie? Tam się jeszcze jakiś kręci chyba? Czy to... Tak, kręci się, ale ciężko go namierzyć. Dobra. I tak mnie nie zauważy z takiego dystansu, także się tym nie przejmuję za bardzo w tym momencie. Tu będzie można zejść i podejrzewam, że tam są kolejne umibozus. Nawet, znaczy, jestem pewien, bo widzę je. Proszę bardzo. Coś na chwilę przycięło. Mam nadzieję, że sytuacja się nieco unormuje. O, coś powiem wam, nie tak czasami dzieje tutaj z tym programem do nagrywania z konsoli. Mam nadzieję, że to się nieco ogarnie jeszcze. A przynajmniej na bossie nic takiego się nie wydarzy. Nie mogę się naprawdę doczekać. Jest Kodama! Nie mogę się naprawdę bardzo doczekać premiery PlayStation 5 i tego remake'u Demon's Souls. Temat w ogóle gier na PS5 to już jest w ogóle inna kwestia, bo jest to bardzo kontrowersyjne, że gry kosztują tam domyślnie, przynajmniej tak pamiętam, że tak jest, może źle mówię, ale 349 zł, z czego, tu chodzi oczywiście o ekskluzywy. Z czego Demon's Souls przedpremierowo już zostało przecenione, co oznacza, że prawdopodobnie ta sprzedaż jest słaba przez tak ogromną cenę, co było do przewidzenia, ale no niestety widzę, no musiało to dojść do promocji. I słuchajcie, cena promocyjna, z tego co widziałem, to 329 zł, czajcie, a za remake'a gry sprzed 10 lat, także troszkę bolesne to będzie dla portfela, no ale myślę, że no ja bym nie przeszedł obok tej gry obojętnie i na pewno będziecie mogli u mnie na kanale to zobaczyć. Mam nadzieję, że konsole PS5 będą dostępne do zakupienia jakoś na premiera, albo nawet jeszcze preordera udałoby się w jakiś sposób zdobyć. Jeżeli na przykład ktoś zrezygnuje i sklepy będą zwalniały te konsole, to może uda mi się coś wyhaczyć, jak coś, to dam wam znać i na premierę może uda nam się jeszcze serię z tego zrobić. Oby tak było. By było naprawdę świetne. Ale skupmy się na tym dodatku. W ogóle ciekawe, kiedy też ten ostatni dodatek do Nio 2 wyjdzie. Trzeci już.
Tak mi się wydaje, że to będzie ostatni, bo miało być 3 chyba, nie? Skoro jest też Season Pass, to byłoby bardzo logiczne, no ale... Czy tak na pewno będzie, to się jeszcze okaże. Postaram się nieco też płynniej przechodzić przez tę misję, nie jak ostatnio, bo bardzo dużo się rozglądałem za kodamami. A efektu aż takiego nie było, nie? Bo jakieś tam niestety kodamy... Znaczy kodamy jednego pominąłem po prostu. O Boże. W ogóle jest osiągnięcie w tym DLC za doprowadzenie tego yokai do odsłonięcia się. Coś się dzieje po prostu. Że ten kamień Amrity nam odsłoni i będziemy mogli krytyczne obrażenia zadawać. Powiem wam, że wyjątkowo coś tutaj traci na ostrości. Że przepraszam was najmocniej, ale to też jest problem, który ja doświadczam w tym programie do nagrywania. Bardzo nieostre to wszystko jest. Ja nic też niestety z tym nie poradzę. Mam nadzieję, że za chwilę się sytuacja nieco ustabilizuje. No wow, jakie odgłosy. Nie ma tutaj niczego. Super, w ogóle to mógł być wóz yokai przecież. Ten to też nie jest. Ale kurczę, widzę, że twórcy bardzo dumni są chyba z tego przeciwnika, którego zrobili, bo... pakują go do dosłownie każdej misji, nie? Ale może lepiej to niż kolejne szkielety. Tak na dobrą sprawę. Swoją drogą, moi drodzy, bardzo bym was zachęcał do skomentowania tego odcinka, jeżeli jeszcze oglądacie tę serię. Widziałem, że... już mało kto tak naprawdę czekał na to DLC do Nioh 2 na moim kanale. Szczerze, też tak ogólnie mało kto chyba już czekał w porównaniu nawet do pierwszego DLC, dlatego że widziałem na Twitterze o wiele mniejszą aktywność pod postami twórców nawet. Także przykro trochę, bo dodatki są naprawdę fajne, aczkolwiek mi się bardziej podobał ten pierwszy jak na razie. Więc zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. No i jestem ciekaw, tak a propos do komentarza, jak wam się to podoba, to DLC? Porównanie do pierwszego i tak ogólnie, całościowo. Jak to oceniacie, moi drodzy? Czy jesteście być może z niego zadowoleni, czy być może już sami przyszliście? Czy jak? Jest czysto. Czy ona chciała mnie złapać? Nie mam pojęcia. Nie jest to istotne, bo i tak się nie udało. Jest Sudama z prawej strony. I masa boskich przedmiotów. Bardzo dobrze. Niestety dość mało mam tych boskich przedmiotów w swojej kolekcji. O Boże. A to... Magonio jeszcze. Jezu, jak ja lubię to combo. Jest to naprawdę rewelacyjne. Zobaczcie, możemy gościa poskładać tak, że nie ma po prostu szans na to, żeby nam zagrozić. Dobra, wyrzućmy to. W tym czasie zobaczę jeszcze to przejście. Tu też możemy zrobić zapal. No co to jest za ustrojstwo? Jakoś buffem to dało. Ciekawe, czy wcześniej nie miałem czegoś takiego, a na przykład nie zauważyłem tego miejsca. O nie. Co jak to, ale... to jest ostatni przeciwnik, jakiego chciałbym widzieć w tym dodatku, naprawdę. Najbardziej irytujący z pierwszego DLC. I musiał tutaj powrócić. Kodamy chyba słyszę. Chociaż podczas walki to może być ciężkie do ocenienia. No, dawaj. Ja pierdzielę. Musiałem to zrobić, bo bym nie zabił. Nie mogłem sobie na to pozwolić tutaj.
Co gorsze, nie wiem, co mnie nadal nie... O właśnie, nie wykończy. Widzisz, jaką on ma niesamowitą zbroję, znaczy ten pancerz? Nie mam pojęcia, jak wejść do niego... Kurde... O! Wrażliwy punkt, jak tam się wbić w to w ogóle? No bo strzelić w to nie mogę, jeżeli tak sobie normalnie stoimy. Uderzyć go w to nie mogę, nie mogę go jakoś przewrócić, nie mam pomysłu na to, jak przynajmniej takiego czegoś mógłbym dokonać. I nic nie przynosi żadnego rezultatu. Bardzo dziwne to jest. No ale mniejsza. Podejdziemy na górę. Za chwilkę. Zobaczmy tylko, jak tutaj jeszcze wygląda sytuacja do końca, czy... No tak, to też jest jakieś przejście. Szczerze, to nawet wygląda na jakieś takie główne przejście. Tak prawdopodobnie jest nawet, moi drodzy. Najpierw skarb wyzbieramy sobie. I chodźmy tędy. Nie wiem, co z tym Kodamą, czy na przykład tutaj nie ma przejścia jakiegoś. Czasami te Kodamy to były poukrywane w naprawdę zmyślny sposób, że trzeba było, wiecie, bombą rzucić w jakąś ścianę, nie? Tak było w podstawce w jednej misji. Jednej, na całą grę chyba. Jeśli dobrze pamiętam. Także naprawdę bywa, że jest to bardzo porąbane. W sensie, bardzo porąbany sposób ukrycia. Ale... niczego specjalnego tutaj nie widzę. Dobra, chodźmy zatem tędy. Czyli to chyba jest jednak faktycznie główna ścieżka, jaką powinienem obrać. No tak, to rozumiem przynajmniej. No bo tutaj przecież nic nie było. Poza skrzynią. Ponownie mam takie poczucie, że... przegapiam masę Kodam, ale to może znowu być dość długie zadanie. Dlatego, że wiecie, no do tej pory tylko jednego odkryłem. Kodamiarza. A jest ich aż 9 do odkrycia tej misji. To jest przejście, a mamy bramę, która zapewne będzie zamknięta? Nie, możemy ją otworzyć. No dobra. Z tym, że no właśnie, czy ja tędy chcę iść? To jest dopiero ważne pytanie. No nie wiem, powiem wam. O! Jezu, przeskoczyłem to jeszcze! Pięknie! Robimy gościa. Od razu do tego, żeby zaraz nam kolejny jakiś nie przyszedł tylko. No ten miał trochę więcej życia, chociaż też każdy atak z tych, które wyprowadziłem, no nie wszedł w niego, nie? Nie ma się tutaj oszukiwać. Nie wyglądało to jakoś fenomenalnie. Czy on mnie spowolnił? Nie, ostawił mi pancerz. Co za gość. Ale co za różnica, skoro nawet ataku nie wyprowadzi, nie? Umę, to nie pozwolę. To nie jest mimik. Dobra. Trzeba będzie z tym ekwipunkiem podziałać. Ale też swoją drogą, bardzo długo nie było chramu. Chociaż no ja tutaj eksploruję też trochę dookoła, bo staram się pokazywać wam wszystkie ścieżki, znaleźć wszystko w tych misjach, dlatego też tak stosunkowo powoli przechodzę te zadania, aczkolwiek patrząc na ilość odcinków, to też tego nie ma jakoś super dużo, nie? No ale i tak mógłbym przez to wszystko przejść o wiele szybciej, myślę. Tak o przynajmniej 1/3 krócej niż to faktycznie wychodzi. Jest Kodama gdzieś tutaj. Słychać go gdzieś tutaj. O Boże, to są te wozy. Może Kodama jest tu gdzieś. Albo może jest na górze. Bo jakbym nad wejściem słyszał. Miałem takie wrażenie. Także może faktycznie tutaj.
Tu jest Harkodama, co? Tak jest, moi drodzy. Nad wejściem, dokładnie. Chyba dopiero drugim na moim koncie. Mam opcję szybkiego powrotu. No, muzyka nam doskonale znana, przykrywa w tle taka podczas eksploracji. Typowa zadań pobocznych i z fabuły właśnie. Coś mi się zdaje, że po tym zadaniu już będę miał wymaksowany topór. Także to jest bardzo fajna, o kurde, informacja. Ale to, ja pierdzielę, z kim się tutaj muszę mierzyć, to już nie jest bardzo fajne. No nie cierpię go po prostu. Mega mocny jest. Ten stwór. Oczywiście są mocniejsze yokai, jak na przykład ten z podwójnymi mieczami, o którym mówiłem, że jest OP, bo patrząc na to, ile wyprowadza ataków i ile też tak naprawdę, w jakim tempie, tak, wyprowadza te ataki, no to stwarza to bardzo małe szanse na przeżycie. Chodzi o takiego z podwójnymi mieczami yokai. Nie pamiętam, jak on się nazywa niestety. Aczkolwiek no, na pewno wiecie, o którego mi chodzi. Nie było go w tym dodatku jeszcze. W pierwszym, owszem, i w podstawce często się tam też przewijał chyba. No ale ten też jest mocny. Chodźmy tędy. I jeszcze tu możemy? Tak. Czyli tutaj gdybym poszedł na dół, to ten gość prawdopodobnie by mnie atakował właśnie z tego balkonu. No to fajnie, że się nie wpakowałem bezmyślnie, nie? Od razu tutaj do tego wozu yokai. Na którego niestety nie zeskoczymy w żaden sposób, a szczerze liczyłem trochę na to. Ale przynajmniej i tak... Okej, tutaj co mamy? Zejście? Ale przynajmniej i tak chociaż wybiliśmy tego maga. Myślę, że teraz moglibyśmy zawalczyć z tymi okai już w końcu. Tych magów na górze zaraz zabijemy. Czekam kogoś za plecami. Naprawdę. Naprawdę, gro. Nie wiem, jak się prowokuje, żeby on się otworzył. Myślałem, że to... On się otwiera, kiedy straci kij i go uderzymy, ale tak się chyba nie dzieje z tego, co widać. Także to pozostaje zagadką. Praktycznie jak też to, kto odpowiada za królestwo yokai w tym miejscu. Mamy chram, moi drodzy, także bardzo fajna informacja. No ale rzecz jasna, na razie tutaj nie podziałam nic. Okej, z drugiej strony. W sumie. Zróbmy tak. Chodźmy tędy na górę do tych magów, bo chyba właśnie tutaj mnie to prowadzi. Tak jest. Ło, kurde, w takim miejscu mój bossu? Czy to jest kolejne miejsce, które możemy podpalić? Tak. Nie wiem, co to robi. Nie wiem, na co ma to wpływ, poza dawaniem nam buffa, ale nieznacznego zresztą. Ale może coś faktycznie będzie to dobrego robiło. Może za to osiągnięcie chociaż jakieś, cholera wie. Albo w jakiś sposób, nie wiem, bossa sobie osłabiamy tym. Byłoby fajnie, gdyby to była jakaś taka mechanika, która nagrodziłaby naszą ciekawość i eksplorację po prostu. Nawet wychodzimy z tego królestwa w końcu na chwilkę. To miło, nie? Jest takie odetchnięcie zawsze. Pierdziele, ile tego tu jest jeszcze? Już myślałem, że Kodamy tam słyszałem na dole, ale to jest niemożliwe. Chyba. Pięknie. Gdzie ja w ogóle jestem tak swoją drogą? No jakoś nie rozpoznaję, żebym nawet spoglądał na to miejsce.
No właśnie, patrzcie, mam nawet przejście. I to jest droga do tych lisków jakby. Okej. Generalnie trochę mnie przeraża rozmiar tego budynku, ponieważ to wszystko będziemy musieli nadrobić. O nie. To ty odpowiadałeś za tą Ukrainę. Znaczy królestwo. Co to w ogóle jest do cholery? Ja pierdzielę. Co to było? Piekielna wiedźma. Znowu coś nowego. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Fajny design, aczkolwiek przeciwnik jakiegoś szału nie zrobił, jeżeli chodzi o poziom trudności. A szkoda, bo nawet nie dała mi takiej możliwości, aby zapoznać się z jej atakami. No cóż. Za szybko poszło. I za dobrze. Jak na razie to czyściutko. Musimy ten chlam odblokować. Nie tylko chram, moi drodzy, jeszcze nagrody przecież możemy wyzbierać. Musimy tych magów Olmio zabić, a chram to myślę, że na końcu ogarniemy, jak już sobie poeksploruję wszystko w tym budynku, dlatego że jak mi się teraz wszystko porespi, to znowu będę wszystko wybijał, bo nie będę miał pewności, czy w jakimś miejscu byłem, czy nie. A tak, jak gdzieś nie ma wroga, to znaczy, że byłem po prostu i tyle. Także chram na razie sobie zaczeka. A my się nawet chyba nie możemy wrócić stąd, to dziwo. Nie jestem pewien, czy przypadkiem do tych miejsc nie mogę też powrócić za sprawą zaskoczenia po prostu z górnego piętra. Wiecie, przez jakąś dziurę i tyle. Może by tak to działało. Aczkolwiek nie potrzebuję tego jakoś bardzo. Dobra, chodźmy do tych magów. Dookoła oczywiście, bo przecież nie możemy normalnie. Oni do kota się kurde modlą, o co tu chodzi? To ciekawe. Co oni tutaj odwalali tak na dobrą sprawę? Dobra kocie, chodź. Chyba nie słyszałem tutaj niczego. Ale chyba jakieś znajdźki są, nie? Zawsze. W tych dzbankach. Dobra. Tędy nie przejdziemy raczej? No nie. Tylko był taki design, że niby moglibyśmy, ale wiadomo, że nie. Nie ma szans. I tak mi się zdaje, że chyba wszystko tutaj byśmy już mieli z głowy. Nie wiem, co z tym przejściem jedynie. Chyba zrobiliśmy wszystko. Także tędy musimy się teraz kierować. Chodźmy do chramu zatem i przebiegniemy sobie w tym kierunku już. Dobra. Niestety na level trochę zabraknie. Wiecie co? Czekajcie. Może tędy jednak dałoby radę. Wiem, że powinienem to wcześniej sprawdzić, no ale trudno. Jeden Kodama był w tym budynku, więc w sumie to nie byłoby aż tak podejrzane, że nie ma drugiego, nie? Więc może faktycznie wszystko zrobiłem, tutaj było do zrobienia. Ale to mi nie daje spokoju. Te drzwi. Bo to wychodzi na to, jakby to było w tym miejscu do ogarnięcia. Aha, czyli to nawróci aż tak bardzo. No dobra. Widzę, że w ostatnim momencie po prostu tego ducha odpaliłem. Na ogień na niego to rewelacyjnie działa, to pamiętam. Coś pięknego. Pozbądźmy się tego. Zawsze w jakiś sposób rozwijamy się, ale nie, niestety nie ma tutaj żadnego przejścia, także chodźmy już może do tej głównej ścieżki, chyba jedynej, jaka mi w tym momencie została.
Przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba no nic więcej tam by nie było po drodze do ogarnięcia. Z drugiej strony też nie sądzę, żebyśmy byli w stanie jakoś tam się dostać, także... mówię, no chyba wszystko. Ewentualnie jakimś cudem... Może coś tam wcześniej by było do zrobienia. Jedynie. Ale też nie sądzę. No, to są ci. A właśnie. A przecież się porespiło. Ale jednak nie atakował nas z wyższego piętra. Także tak po prostu tutaj czekał na nasze życie. Także też się wyjaśniło w jakiś sposób. Dobra, weźmy tędy. I już. Aha, tutaj powracamy. To w kierunku lisków musimy pójść. Bo tutaj... Tutaj byliśmy, nie? O Boże. Ej, to jest straszne. Jak on się rozkręci, naprawdę. Czy ten przeciwnik ma taki potencjał, szczególnie w grupie, żeby nas zabić z łatwością, że szkoda gadać. Ej, ale teraz aż zwątpiłem, czy ja tutaj byłem na pewno. Byłem. Byłem. Mhm, dobra. Tutaj mamy wszystko załatwione. Także chodźmy na ten plac i w zasadzie to teraz jedyne co mamy do zrobienia to przejście jeszcze tutaj, a w kierunku tych lisów całych, a one się znajdują, no właśnie, w tym miejscu. Także zobaczymy co na nas tutaj jeszcze będzie czekało. Chociaż zapowiada się, że raczej będzie to chyba boss już nawet. Tylko trochę to mnie niepokoi w takim razie ilość tych kodem, jakie udało mi się do tej pory odkryć tutaj. Bo naprawdę pozostawiałby to wiele do rzucenia. Ale sprawdzimy. Sprawdzimy to za moment najwyżej. Tam jest jeszcze chyba jakiś, czy to jest... Nie, to jest lampa. Aczkolwiek tutaj mamy yokai i... jakiegoś mocniejszego. A nie, małpy zwykłą, okej. Znaczy to jest jako mocniejszy, bo dostał wersję taką już z DLC. Ale bez strzału. Ładnie poszło. Teraz sobie ogarniemy też te kolejne te wszystkie. Okej, w porządku. Wszystko. Ej, ale tutaj mnie jeszcze nie było. W tym zakamarku. Może coś faktycznie czeka. Zobaczmy. Nie. Serio, jakieś takie podejrzane to jest wszystko, bo naprawdę bardzo mało ich znajduję na ten czas rozgrywki, no ale może faktycznie później będzie trochę większe zagęszczenie po prostu. Dobra, chodźmy tędy. Chociaż? Dobra, już wiecie, wszystko sprawdzam, no to wszystko, nie? Ale nie było też. Dobra, do lisków. Szkoda przedłużać. To jest nieuniknione. Boże. No właśnie! To co jest nieuniknione! Okej. W takim razie powrócimy sobie, moi drodzy, do tego miejsca, myślę, już w kolejnym odcinku. Na spokojnie. Myślę, że no nie jest to przeciwnik, z którym sobie nie dam rady. Także też nie będę raczej tutaj odwalał czegoś z odzyskiwaniem mojej Amrity utraconej poprzez, wiecie, przedmioty specjalne, bo już mam ich trochę mało. Szczerze, mam ile? 3 chyba? 5 świec przywoływacza, no ale to jest mało, jak na całą grę jeszcze. Tutaj kolejne DLC oczywiście na myśli, no ale też musimy robić te zadania poboczne, a ich trochę zostało. Także to było tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie kciuka w górę i zapraszam was jutro na kolejny materiał o godzinie 15:00. Do usłyszenia i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i cześć!
I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.